Cześć, to ja, Mateusz Krojenka. Dzisiaj Wam pokażę, jak za pomocą robota Kobo przygotować pyszną karkówkę. Do przygotowania tej naszej karkówki będziemy potrzebować wodę 500 ml, cebula, tu mam też 1,5 cebuli, 2 ząbki czosnku, grzybki suszone, suszone śliwki, majeranek mam świeży, ładnie pachnący, miód, przecier pomidorowy, sól, pieprz, no i oczywiście karkówka. I jeszcze tutaj zapomniałem o papryce i pomidorze. A więc na początku, wlewamy wodę. Dodajemy naszą cebulkę, kroimy sobie w cząstki. Dorzucamy. Wszystko nie jest proste, nie musimy jakoś tam dużo kroić czy coś. Wszystko zrobi nas za nas robot. Czosnek tak samo, o. Pyk. Dorzucamy do tego śliwki. Suszone grzyby. Ja lubię tak sobie tam troszkę więcej tych grzybów, tam wszystkie co mam. Lubię taki grzybowy posmak w naszym sosie, bo to też będzie z tego zrobimy nasz sos. Dodajemy troszkę papryki czerwonej oraz dodamy jeszcze 1/2 świeżego pomidora. Do tego jeszcze przecier pomidorowy. No taka dobra łyżka tego przecieru. Sól. Oraz pieprz. Pieprz najlepiej świeży mielony, bo ma najwięcej smaku. Bo nie wiem, czy wiecie, sól to taka z paczki, po otwarciu gdzieś po 2 miesiącach to jest do wyrzucenia, można sobie ją wyrzucić i tyle, bo traci swój aromat, swój smak. Teraz zabierzemy się za naszą karkóweczkę, którą kroimy w plastry. Plastry około 1 cm grubości. Jak widzicie, ja mam tutaj bardzo sporą tą karkówkę. Spory chłop, to i spora karkówka oczywiście. Karkówka wcześniej była myta, żeby nie było. Co teraz z nią? Teraz ją troszkę rozbijemy. Nie rozbijam zbyt mocno jej, naprawdę zawsze nożem. Tylko żeby tak błony troszkę rozbić. Lubię czuć troszkę mięsa pomiędzy zębami. Mamy. Teraz troszkę doprawimy to solą i pieprzem. Ale tak tylko, moi drodzy, delikatnie. I układamy. Bierzemy sobie pojemnik do naczynia, do parowania. Układamy sobie w nim naszą karkóweczkę. O, bardzo ładnie. Wiecie co, możemy sobie ją tutaj... O, co mam tutaj? Właśnie ten świeży majeranek. Strzykamy.
posypiemy sobie. Pani nam da aromat. Troszeczkę możemy dodać też tymianku. Czemu nie, nie? O. Ale tego już nie będziemy siekać. Tu i do naszego wywaru też. O. Dodamy. Co dalej? Możemy dodać też kolejną zasobę na paprykę. Możemy sobie ją pokroić. Słupki. Ułożyć sobie tutaj tak, o. Pięknie. I spójrzcie, jak ładnie tutaj mamy. To. Zamykamy. Pyk. Nakładamy, o. Tutaj. No i teraz, moi kochani, nasz robot nastawiamy na czas. Czas będzie 50 minut. Ile tu mamy? Za dużo. Tu mamy tak, temperaturę na parowanie. I obroty 1. No. Spójrzcie, kochani, jak tam się tutaj ładnie to wszystko gotuje. Para uchodzi. Do końca gotowania zostało nam 24 minuty. Już wielkimi krokami, tak jak widzicie, na czas. Zbliżamy się do końca naszego gotowania. No, z minuty na minutę jestem coraz bardziej głodny. Nie wiem jak wy, ale ja tak. A do wykończenia naszego sosu dodam jeszcze troszkę miodu. Lubię jak sos jest taki słono-słodki, fajny, to ma taki fajny smaczek. Dodamy miodu i dodamy troszkę śmietany. Też spróbuję, to może by trzeba troszkę to doprawić jeszcze troszkę solą, ale to za chwileczkę. Poczekajmy, aż nam tutaj skończy gotować, a do ozdoby użyję tymianku. Fajnie, on zawsze wygląda na daniu jako dekoracja. A też w smaku jest fajny, fajny ma aromat, zapach. Pomyślcie, jak on para nam idzie. O. Ściągniemy sobie. Tutaj ładnie. Spójrzcie, jak nasza karkóweczka ładnie wygląda. Przekładamy ją sobie na talerz. Zostawiamy tutaj te zioła, które daliśmy, też fajnie one działają. Przełożymy sobie tą naszą papryką. Ostatni kawałeczek. To odstawiamy. Tak jak mówiłem, dodajemy troszkę miodu. Jeszcze troszeczkę. No, najpierw trzeba się rozpuścić fajnie.
troszeczkę śmietany, ale naprawdę tak piciu piciu tej śmietanki. Jeszcze troszkę soli damy, o. I teraz przykrywamy miarką. Czas 30 sekund. Temperatury nie musimy ustawiać. Obroty 7. O! I to był znak, że nasz sos jest gotowy. Teraz co? Ściągamy górę. Polewamy sosikiem nasze danie. Tak jak mówię, do dekoracji tymianek. I dodam jeszcze o kilka listków szczawiku krwistego. O, tak. I nasze danie mamy gotowe. Kochani, tak jak widzicie, w łatwy, szybki sposób przygotowałem, bez jakiejś tam skomplikowanej pracy, przygotowałem fajną, pyszną karkówkę z sosikiem. Pachnie super, smaku z pewnością jest takie samo, a ja zachęcam Was do subskrypcji tego Waszej kanału, komentowania, w komentarzach wpisujcie jakieś fajne dania, które chcecie, abyśmy przygotowali tym właśnie robotem. A ja teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który już za tydzień z pewnością znowu ugotujemy coś pysznego. Cześć!